Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z powodu, który nie daje spać wielu tysiącom Polaków, a mianowicie zagrożenia odpadami sprowadzanymi z zagranicy. Od 2015 roku ta ilość importowanych legalnie za zgodą Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska odpadów wzrosła z około 150 tysięcy ton do 450 tysięcy, czyli trzykrotnie. Ale nie są to wszystkie odpady, które wjeżdżają do Polski, bo są to jeszcze odpady z tak zwanej zielonej listy, na które nie trzeba mieć pozwolenia, ale które należy kontrolować, czego nasze państwo nie robi, bo pod szyldem odpadów tych z tej tak zwanej listy zielonej, które mogą być sprowadzane bez zezwolenia, wjeżdżają odpady toksyczne, bo nikt nie jest w stanie ze służb, zarówno policji, jak i Inspekcji Ochrony Środowiska, skontrolować, co tak naprawdę kryje się pod kodami, które są na tych zaświadczeniach. Jednocześnie mamy płonące składowiska i problem nieustający. W 2018 roku Parlament Europejski przyjął tak zwany pakiet odpadowy, czyli regulacje, które muszą być wdrożone w Polsce, tak żeby gospodarka odpadami była przejrzysta, racjonalna i z poszanowaniem środowiska i zdrowia ludzi. Co w tej kwestii? Dlaczego te przepisy nie zostały wdrożone? Poproszę o przedstawienie tego problemu eurodeputowanego Andrzeja Halickiego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Gabriela Lenartowicz zajmuje się tu w parlamencie naszym właśnie polityką środowiskową i także w ramach Koalicji Obywatelskiej jest odpowiedzialna za działania na rzecz ochrony środowiska, no ale potrzeba do tego partnera. Partnerem jest oczywiście dzisiaj rząd. Mamy dwa ministerstwa, które już się tym problemem zajmuje, bo jest Ministerstwo Środowiska, nowe ministerstwo, Ministerstwo Klimatu. Teoretycznie też powinno zajmować się polityką odpadową, śmieciami, no ale się nie zajmuje. Może ten nowy resort bezpieczeństwa, to chyba Jarosław Kaczyński będzie tutaj szefem, może się tym zajmie, bo to rzeczywiście jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa życia, bym powiedział, dlatego że powietrze, otoczenie, w którym żyjemy, to naprawdę jest kwestia dzisiaj życia kolejnych pokoleń. Polityka europejska w tej kwestii jest jasna. Musimy się bardzo mocno zająć polityką środowiskową, klimatyczną, bo rzeczywiście zagraża to bezpieczeństwu i życiu kolejnym generacjom. 2018 rok, rzeczywiście 6 dyrektyw, tak zwana polityka odpadowa, czy plan odpadowy, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciami, narzuca pewne normy, które są bardzo sztywne, bardzo ostre i zobowiązujące. Mianowicie do końca roku 2020, czyli tego roku, musi być jasny i precyzyjny plan zwiększania recyklingu, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciami i odzyskiwanie i przetwarzanie ich do roku 2025, więc za kolejne 5 lat. Ten procent i poziom powinien przekraczać 65% ogółu śmieci, a kolejne 5 lat kolejne kilka procent powyżej 70%. My jesteśmy kompletnie do tego nieprzygotowani, ale dzisiaj nie ma żadnych norm i żadnych decyzji, które by powodowały, że w ogóle widzimy tę ścieżkę dojścia do tego celu. Mamy w zeszłym roku uchwaloną politykę i dyrektywę plastikową. To jest również podobna ścieżka dojścia do tego, by nie było wolnego obrotu plastikiem, a inaczej mówiąc, by jak największy odzysk i jak największa kontrola, jeżeli chodzi i minimalizacja, jeżeli chodzi o produkcję także rzeczy plastikowych, była jak najbardziej, jak najmniej szkodliwa dla środowiska, dla nas, jak najbardziej pod kontrolą. W Polsce nie mamy żadnych odpowiedników regulacji, które zostały przyjęte w Europie na podstawie dyrektywy plastikowej. Ale mamy działania jeszcze gorsze naszej reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. W zeszłym tygodniu była sesja i znów związany z polityką klimatyczną, ale służący transformacji energetycznej
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Just Transition Fund, gdzie środki europejskie służyć mają no właśnie temu dochodzenia do tego, by to powietrze nasze było czystsze, by środowisko również w tym środowisku, w którym żyjemy, żebyśmy mogli być bezpieczniejsi. Jego powołanie, wyobraźcie sobie Państwo, zostało kontestowane przez reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. Większość głosowała przeciw, kilka osób się wstrzymało. No jaki jest sens blokowania powstania instytucji gospodarującej miliardami euro, z tego znaczna część powinna trafić do nas, chociażby do takich regionów węglowych jak Śląsk, ale to służy nam wszystkim, całej Polsce, powietrze nie zna granic, żeby z tych środków nie korzystać, a politykę neutralności klimatycznej bojkotować. To jest działanie samobójcze. I dlatego no, chyba do Jarosława Kaczyńskiego, skoro ma odpowiadać za bezpieczeństwo. Panie prezesie, czas najwyższy postawić do pionu rząd, postawić do pionu ministrów odpowiedzialnych za środowisko, bo tak dalej dłużej być nie może. My jesteśmy naprawdę zagrożeni, a ten brak działań doprowadzi Polskę do kar, do nieuczestnictwa w tych funduszach, które bardzo są nam potrzebne, no, a tak naprawdę zatruwamy sami siebie. Szanowni Państwo, ministerstwa się zmieniają, to jest raz środowiska, raz klimatu, ministrowie się zmieniają, ale jedno jest tylko niezmienne w kwestii właśnie pakietu odpadowego, obietnice i deklaracji. Już za chwileczkę, już za momencik. Ostatnie deklaracje obecnego wiceministra klimatu Jacka Ozdoby dotyczą też rychłego wprowadzenia pakietu odpadowego, poprawy gospodarki odpadami, ale tak naprawdę z zapowiedzi wynika, że to jest nie pakiet odpadowy, tylko wycofanie się już z tych obostrzeń i regulacji, które zostały zresztą dość chaotycznie wprowadzone w ubiegłym roku. I ten sam wiceminister na Twitterze, ale także na konferencjach prasowych mówi o tym, że przecież od 2018 roku nie możemy, mamy zakaz importu odpadów do Polski. Tak, panie ministrze? A co się dzieje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje kolejne decyzje na kolejny import odpadów? Ja podam tylko przykładowe z ostatniej niemalże chwili. To jest z 9 września decyzja o przywozie 40,5 tysiąca ton odpadów w postaci pyłów, gazów odlotowych oraz niewymienionych w żadnym załączniku i w tym celu te odpady będą importowane, bo będą poddawane, szanowni państwo, operacji odzysku, nie składowania, bo tych odpadów składować nie można ani u nas, ani w Niemczech, a to są niemieckie odpady. Ale na czym będzie polegał ten odzysk? To będzie odzysk poza instalacją poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego. Czyli 40,5 tysiąca ton pyłów, które będą przewożone pod plandekami tylko, ciężarówkami tych transportów ma być co najmniej 1500, zostanie wsypane do jakich jest skład poza listą. Nie wiadomo. W tym wyrobisku w miejscowości Mirsk ta firma niemiecka w ciągu 5 lat uzyskała zgodę na import ponad 1 000 000 ton odpadów. W tym między innymi tak zwanych mineralnych inne niż sortowania odpadów komunalnych. Cokolwiek to nie oznacza, bo to nie oznacza nic. I to nie są odpady, panie ministrze. To są odpady i nie ma zakazu importu, bo Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mówi, że to nie są odpady, to są surowce, bo one są przetwarzane. Właśnie w taki sposób są przetwarzane. I znowu jest tak, że zdrowia, życia Polaków muszą bronić bądź to zachodnie media, bądź organizacje pozarządowe, bo protest mieszkańców Mirska z 2014-2015 roku niczego nie zmienił. Ale za to w ostatnich dniach
publiczne radio szwedzkie donosi o dziesiątkach tysięcy ton odpadów niebezpiecznych w postaci wsadu do baterii. Jest importowanych, to znaczy eksportowanych ze Szwecji, importowanych do Polski i rzekomo poddawanych odzyskowi. Nikt tego odzysku nie widział, a znaczna część, jak szacują ci dziennikarze, około 30% w ogóle się nie nadaje do odzysku i jak przyznają śledczym dziennikarskim nasi rozmówcy, mówią o tym, że właśnie te niebezpieczne odpady, między innymi z metalami ciężkimi, są wbudowywane w nasze drogi. Czy to jest dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków? O bezpieczeństwo naszego środowiska? Czy to nie jest robienie z Polski śmietnika Europy? To szwedzkie radio nazywało ten eksport niebezpiecznych odpadów drugim potopem szwedzkim w Polsce. Za zgodą i podpisami ministerialnymi. Wzywamy do natychmiastowej interwencji w tej sprawie i zaprzestania tych działań. Jednocześnie nie działa zupełnie baza danych o odpadach, która to baza miała pozwolić na śledzenie, uszczelnienie systemu. Te odpady wszelkie i krajowe i inne gubią się po drodze i potem są odzyskiwane, tak, termicznie, na płonących tak zwanych magazynach, bo pozwala się magazynować odpady plastikowe, wysokoenergetyczne, które jakby ulegają samozapłonowi. Najczęściej składowane, magazynowane przez firmy tak zwane słupy. Wzywamy rząd do pracy, przede wszystkim do egzekucji prawa istniejącego i do poprawiania tego, które obecnie obowiązuje, przede wszystkim do wdrożenia pakietu odpadowego. Do grudnia tego roku mamy bardzo niewiele czasu, a tak naprawdę nic się do tej pory w tej sprawie nie stało. Ja w tej sprawie będę pisemną interwencję wnosiła. Ostatnia decyzja zezwalająca na wóz tych odpadów właśnie z tych gazów nadmiarowych i będzie też zaskarżana przez strony, przez organizacje pozarządowe, które mogą być stroną tego postępowania. Aczkolwiek ten resort i ten rząd chce zrobić wszystko i takie przymiarki także prawne przygotowuje, żeby pozbawić organizacje pozarządowe reprezentujące nas, obywateli, do wglądu w procesy związane z ochroną środowiska. Dziękujemy serdecznie. Ogłaszamy alarm środowiskowy dla Polski. Panie Prezesie, czas najwyższy zająć się środowiskiem, zdrowiem nas wszystkich Polaków. I bezpieczeństwem. I bezpieczeństwem właśnie. Dziękujemy. Dziękujemy.